Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak w trzech prostych krokach zrujnować swój biznes, żeby padł jak domek z kart. Jeżeli prowadzisz już swoją firmę albo planujesz ją otworzyć, to ten film właśnie jest dla Ciebie, bo dzisiaj omówię trzy rzeczy, trzy schematy postępowania, które robią prawie wszyscy, a które są opłakane w skutkach dla Twojej firmy i mogą bardzo szybko doprowadzić ją do ruiny, a na pewno spowodują zdemotywowanie wśród Twoich pracowników, spadek zaangażowania i spadek efektywności całego przedsiębiorstwa. Maksymilian Tomanek, zapraszam! Przede wszystkim musisz pamiętać, że prowadzisz firmę, a nie archiwum watykańskie, dlatego większością informacji możesz dzielić się z pracownikami. W swoim życiu poznałem już wiele, wiele osób, zarówno właścicieli firm, jak i menadżerów różnego stopnia, i tego niższego, i tego wyższego dyrektorskiego, którzy każdej tajemnicy strzegli jak oka w głowie. Tajemnicy. No właśnie, a w zasadzie powinienem powiedzieć, że po prostu informacji. I to przez takie doły jak otworzenie nowej rekrutacji, po politykę zarobkową, czy po prostu obecną sytuację firmy, czy projektu, w którym się pracuje. Wszystkie te rzeczy powinny być jak najbardziej jawnie, transparentnie przedstawiane pracownikom. Dlaczego? To bardzo proste. Po pierwsze, jeżeli na przykład polityka wynagrodzeń nie będzie jasna i klarowna dla wszystkich, to ludzie sami sobie dopowiedzą i gwarantuję Ci, że nie będzie to takie dopowiedzenie, które będzie Ci na rękę. To bardzo proste, jeżeli ludzie nie wiedzą, za co są wynagradzani, to będzie im się wydawać, że zależy to tylko i wyłącznie od Twojej po prostu opinii, od Twojego humoru, a tego nie chcesz. Nie chcesz być postrzegany jako osoba stronnicza, złośliwa, która kieruje się swoimi sympatiami i antypatiami. Nie. To jest zdecydowanie demotywujące. To samo dotyczy rekrutacji. Wiele osób ukrywa, że rekrutuje na jakieś stanowisko, bo boi się, że na przykład pracownicy dowiedzą się, że ktoś będzie mieć jakieś wynagrodzenie, które jest podane w ogłoszeniu, a przecież to absurd, oni i tak się dowiedzą, że ta osoba przyjdzie. Mało tego, jeżeli wcześniej poinformujesz swój zespół, że kogoś do tego zespołu szukasz, no to oni będą mogli Ci w tym pomóc i na przykład popytać wśród swoich znajomych. Zresztą za taką pomoc w rekrutacji bardzo często należy się premia, tak zwany bonus rekrutacyjny. Nie chcesz mieć w firmie plotek, domysłów ani niejasności, dlatego komunikujcie ze swoimi pracownikami w sposób szczery, uczciwy i transparentny. To samo radzi zresztą Reed Hastings, prezes Netflixa, słynny prezes Netflixa, który w swojej książce opisuje właśnie kulturę szczerości, która została stworzona i wdrożona w Netflixie. Grzech główny numer dwa, czyli mikrozarządzanie. Wielu osobom wydaje się, że są najmądrzejsi i poprzez wywieranie presji, ciągłej presji na swoich podwładnych oraz sterowanie każdym ich ruchem sprawią, że ci będą bardziej efektywni. Niestety, zbyt duża ilość presji sprawia, że z motywacją pracowników dzieje się to. Jeżeli zatrudniasz ludzi, to pozwól im pracować. Jeżeli faktycznie są dobrzy, jeżeli są ekspertami, specjalistami w swoich dziedzinach, to oni wiedzą dużo lepiej od ciebie, co mają robić i czym mają się zająć. I czasem być może popełnią jakiś błąd, którego dałoby się uniknąć, gdybyś ty im pomógł. Ale jeżeli nie dasz przestrzeni na popełnianie błędów, to niestety, ale po prostu oni nigdy się nie nauczą, bo tylko na błędach można się po prostu uczyć. Co więcej, jeżeli będziesz sterował każdym czyimś ruchem, traktując go po prostu jak dziecko, to ta osoba będzie zdemotywowana, nie będzie też czuła żadnej odpowiedzialności za wynik, no i cóż, będzie miała po prostu rację, bo jeżeli sterujesz każdym czyimś ruchem i nie ma wyników, lub są złe, lub dojdzie do pomyłki, to to jest tylko i wyłącznie Twoja wina, bo to Ty sterowałeś tą osobą, zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, w której zespół czy konkretny ekspert ma jasno określony cel, narzędzia, środki, wiedzę, decyzyjność, żeby ten cel zrealizować. Wówczas, jeżeli cel zostanie zrealizowany lub nie zostanie zrealizowany, to faktycznie możemy mówić o sukcesie albo porażce tej osoby. Można ją wówczas obiektywnie ocenić i na przykład
nagrodzić. Co więcej, ty sam będziesz mieć wówczas więcej czasu, żeby rozwijać swoją firmę w innych obszarach lub po prostu zatrudnić kolejnych ekspertów. Jeżeli masz zamiar zatrudnić ekspertów, a potem sterować każdym ich ruchem, to może po prostu zrób to. Będzie szybciej i przy okazji oszczędzisz czasu swoim pracownikom. Trzecim i ostatnim grzechem głównym większości przedsiębiorców, nawet tych, którzy zaszli bardzo wysoko, jest robienie wszystkiego. Wszystkiego, czyli niczego. Kiedy Steve Jobs wrócił do Apple'a, firmy, z którą założył, ale z której go w pewnym momencie wyrzucono, to pierwszą rzeczą, którą zrobił, było wycięcie i wyrzucenie większości produktów, także takich, które wówczas zarabiały. Dlaczego? Pozwoliło to po prostu Apple'owi oraz samemu Steve'owi na skupienie się na tych najbardziej istotnych dla firmy i dla konsumentów produktach i doprowadzenie ich do perfekcyjności. Jak wiemy, ta strategia okazała się sukcesem, a dziś, chociaż Steve'a Jobsa nie ma już z nami, Apple jest najbardziej wartościową firmą świata. Być może słyszeliście już o tak zwanej zasadzie 20-80, a jeżeli nie, no to już tłumaczę, o co chodzi. Zwykle jest tak, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, że 20% wysiłków, 20% działań odpowiada za 80% efektów. Co to oznacza? Ano tyle, że 80% tego, co robimy, czy tego, co robi nasza organizacja, ma dużo mniejszy efekt od tych 20% kluczowych działań. Warto jak najbardziej sobie zlokalizować sobie właśnie te działania, te produkty, które są dla naszej firmy najważniejsze i po prostu na nich się skupić bez rozpraszania uwagi. Gwarantuję, że przyniesie to dużo lepsze efekty. To tyle w dzisiejszym odcinku, ale pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Biznes Info, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, a wkrótce także i wywiadów, no to obserwujcie nas, dawajcie łapki w górę, no i komentujcie, o czym chcielibyście się dowiedzieć w następnym odcinku. Maksymilian Tomanek i cześć!